39 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej porządek dzisiejszy wczoraj. Punkt pierwszy otwarcie, punkt drugi przyjęcie porządku. Punkcie trzecim podjęcie uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wyleśnienia mandatu Radnej Rady Miejskiej w Polsce Gminy. Punkcie czwartym podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi państwa w terenie pani Krzysztof oraz pana Piotra Dziewiczkiewicza na działalność publiczną miasta Kocina w postaci ustalenia odszkodowania za działu przyjęte pod uwagę publiczną w razie oceny stwierdzenia. Punkt piąty sprawy różne i punkcie szósty zamknięciowe. Czy państwo jakieś uwagi do porządku? Jeżeli nie ma, bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tego porządku. Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Ogłaszam, że za przyjęciem porządku głosowało 12 osób, proszę przeciw, wstrzymających się nie było. Proszę państwa, sesja nadzwyczajna została zwołana w związku z pismem, jakie wpłynęło do Rady Miejskiej, jak również przesłane zostało przez komisarza wyborczego w Polsce. Pozwolę sobie odczytać. Pismo skierowane zostało przez redakcję portalu Teraz Gostyni. Wniosek o odwołanie radnej, który artykuł 1 ust. 3 ustępu 2 w związku z artykułem 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku o delegacja wyborcza do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmów Województw. Podstawa prawna. Wnioski. Zaistnienie przesłanki do wyleśnięcia mandatu radnej Agnieszki Kolejczyk-Szypeckiej, to jest utratą przez nią jednego prawa wyborczego z powodu zmiany miejsca zamieszkania na sąsiednią gminę, wnosimy o stwierdzenie wyleśnięcia mandatu radnej w trybie artykułu 188 ordynacji wyborczej do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw. Uzasadnienie. Warunkiem posiadania biednego prawa wyborczego do rady danej gminy jest m.in. stałe zamieszkiwanie na jej terenie. Utrata prawa wybieralności w trakcie trwania kadencji spowodowana m.in. zmianą miejsca zamieszkania poza teren gminy powoduje wygaśnięcie mandatu radnego. Pani Agnieszka Kolejczyk-Szybecka, kandydując do Rady Miejskiej w Gostynie, wskazała miejsce zamieszkania na terenie gminy miasta Gostynin. Natomiast w trakcie kadencji zmieniła miejsce zamieszkania na gminę Gostyni, miejscowość Ratunek. Tam koncentruje swoje sprawy życiowe i z tego miejsca uczyniła miejsce swojego pobytu swojego i swojej rodziny, więc zgodnie z artykułem 25 Kodeksu Cywilnego miejscowość ta stanowi jej miejsce zamieszkania. Stanowi to jednocześnie podstawę do utraty prawa wybieralności do Rady Miejskiej w Gostynie w myśl ustępu 190 ustęp 1. Punkt 3 ordynacji wyborczej do Rady Gminy, Rad Powiatów i Sejmików Województw. Zgodnie z wyrokiem NSA 25 kwietnia 2012 roku do wygaszania mandatów radnych w kadencji 2010-2014 stosuje się przepisy ordynacji wyborczej do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw. Stąd zastosowanie będzie miała procedura wskazana w artykule 190 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, to jest wygaśnięcie mandatu Agnieszki Kolejczyk-Szypeckiej, powinno zostać stwierdzone w drodze uchwały Rady Miejskiej najpóźniej 3 miesiące od stwierdzenia wygaśnięcia przyczyny wygaśnięcia mandatu. W imieniu redakcji portalu Teraz Gostyni pan Daniel Stańczyk. I takie samo pismo zostało, jak już powiedziałem, skierowane do komisarza wyborczego, które przesłał do nas tutaj w celu wyjaśnienia poruszania dwóch kwestii i podjęcia stosownych działań. Ja pozwoliłam sobie na poprzedniej sesji już odczytać to pismo i pani radna złożyła dodatkowe jeszcze wyjaśnienie na piśmie. Nie wiem, czy pani będzie chciała jeszcze coś się wypowiedzieć. To mówię, jakby pani miała oświadczenie. No bardzo proszę. Oświadczam państwu, że jestem rodowitą gostynianką, radną miasta Gostynina od 11 lat. Od urodzenia również mieszkam w Gostyninie. Moje życie jest skoncentrowane tylko tutaj. Tutaj pracuję, działam społecznie, realizuję projekty, płacę podatki, robię zakupy, spotykam się z wyborcami, mieszkańcami codziennie. Tutaj też moje dzieci chodzą do szkoły podstawowej numer 3 i do przedszkola numer 2. Również moi najbliżsi prowadzą tutaj działalność. W centrum 100 metrów od Urzędu Miasta mam dom przy ulicy Rynek, który aktualnie jest przeprowadzany remont generalny. Jestem też tam zameldowana z moją rodziną. Wcześniej zameldowana była na ulicy Wojska Polskiego, kiedyś na ulicy Bona. Posiadam również inne nieruchomości na terenie miasta Gostynina. Oświadczam tylko, że tylko i wyłącznie z Gostyninem wiążę swoją przyszłość,
życie codzienne i nie zamierzam tego zmieniać, pomimo usilnych prób ukazania fałszywego obrazu mojej osoby przez moich polityków, przeciwników politycznych. Dziękuję. Państwo, jeszcze macie tam uzasadnienie pewne informacje podane przez prawników i no, ja tworząc tutaj propozycję tej uchwały obrazów na dwóch powiedzą w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Rosji, po prostu z przyczyn prawnych no, nie ma podstaw. Pan radny Robert. Pani Przewodnicząca, Pan Burmistrz, chciałem zapytać, kto skierował i w jakim trybie tą uchwałę pod obrady sesji? Panią prawnik proszę, żeby nam przypomniała statut, kto może wnieść projekt uchwały i w jakim trybie. Bo jest niedopuszczalne według mnie, żeby osoba fizyczna wnosiła wniosek do Rady o uchylenie mandatu radnego, podając nieprawdę. Czy my powinniśmy się w ogóle dzisiaj nad tym tematem zajmować? Moim zdaniem nie powinniśmy przyjmować tego stanowiska, musimy mieć stanowisko. Taka przesłanka jest faktycznie badana i... Nie, no niech Pani odpowie, ile musi być podpisów, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to żeby wnieść projekt uchwały przez radnych, to musi być 1/4 ustawowego składu rady, tak? A tutaj... Ale jest pierwsza na liście, kto się podpisało. Dlatego ja pytam, kto się podpisał i w jakim trybie wniósł, może najpierw na to pytanie. Została skierowana, proszę Państwa, na podstawie paragrafu 57, punkt 1, podpunkt 3, z którego wynika, że radnemu przysługuje prawo wniesienia inicjatywy uchwałodawczej i z tego, co uzyskałam informację, taki projekt uchwały został wniesiony do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Kostyni. No. Dziękuję. Czy jeszcze Państwo jakieś mają uwagi, pytania? Jeżeli nie ma, to Państwo macie przed sobą projekt tej uchwały. Uchwała Rady Miejskiej zgodnie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rady Miejskiej Konstytucyjnej, podstawa prawna Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Odmawia się stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rady Miejskiej Konstytucyjnej Agnieszki Korajczyk-Szybowskiej. Paragraf 2. Uzasadnienie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Rady Miejskiej Konstytucyjnej Agnieszki Korajczyk-Szybowskiej stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały odbywa się w zastępcy burmistrza miasta Gostyna i paragraf 4. Uchwały w życiu podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Za odmową. Dziękuję. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Ogłaszam, że zagłosowało 11 osób, do przeciw. Nie było. I jedna osoba nie brała w ogóle udziału, bo ją na projekcie zrobić. A więc jedna sprawa. Kolejna sprawa, również na poprzedniej podaży, albo jeszcze na dwóch. Oczekiwałam też pismo. Kolejne pismo Państwa Franciszka Fawla oraz Pana Piotra Dziśkiewicza. Skarga na działalność burmistrza miasta Gostyna w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne w porażącej zaniżonej cenie. Odchylenie Franciszka Małżonki Pawła zostały przejęte działki, to są numery łącznej powierzchni. Od Piotra Dyszkiewicza również dwie działki. Za przejęte grunty strony otrzymały po 20 zł za metr kwadratowy. Cenie rażąco zaniżonej, ponieważ ich rzeczywista wycena wynosiła 50 zł. Po zorientowaniu się, że ustalone odszkodowanie jest krzywdzące, strony niezwłocznie je zakwestionowały. Organ dotychczas nie uznał naszych racji, bagatelizując nasze dowody, a mianowicie obrazy szacunkowe rzeczoznawców dotyczące wyceny przejętych gruntów. Ustalona wówczas cena jest nadal aktualna, a na dowód czego załączamy ksero umowy pana Piotra Dziśkiewicza, który ten fakt potwierdza i zwłaszcza, że jest to cena za użytkowanie bez przejścia prawa własnego. Rada Miasta również nie uznała naszych racji, nie badając ich samodzielnie pod względem merytorycznym. Z
Sprawę skierowała do Wydziału Urzędu, który udzielił nam bezpośrednio odpowiedzi negatywnie. Rada nie przeprowadziła postępowania administracyjnego, nie dając nam tym samym możliwości dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego ani ewentualnego dochodzenia roszczeń w trybie odwoławczym. Tu są załączenia w celu umowy. Mając w uzasadnieniu informację przekazaną już kiedyś wcześniej odczytując, pozwolę sobie jeszcze raz odczytać to wszystko. Uzasadnienie uchwały z dnia rozpatrzenia skargi państwa Heleny Kaczka-Pala oraz pana Piotra Waszkiewicza na działalność burmistrza miasta Kocyna w postaci ustalenia odszkodowania za działki przejęte po drodze publicznej w rażącym zlecenie. Wniosek państwa Pawła z dnia 21 stycznia 2011 roku oraz na wniosek pana Wyszkiewicza z dnia 22 kwietnia 2011 roku burmistrz miasta Gostyna wydał decyzje zatwierdzające podział nieruchomości będących własnością wnioskodawcy. Na skutek tych decyzji działki gruntu przeznaczone pod drogi publiczne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeszły na własność gminy miasta Gostyna na podstawie artykułu 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Artykuł ten stanowi: działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Zgodnie z artykułem 98 ust. 3 tejże ustawy za przejęte działki gruntu pod drogi przysługuje odszkodowanie wysokości uzgodnionej między właścicielem a właściwym organem. Wysokość odszkodowania ustala się w drodze rokowań między zainteresowanymi stronami, to jest gminą i właścicielem. Jeżeli strony dojdą do porozumienia co do wysokości odszkodowania, nie zachodzi potrzeba sporządzania operatu szacunkowego i stosuje się protokół z ustalenia kwoty odszkodowania. W razie braku możliwości dojścia do porozumienia co do wysokości odszkodowania, stosuje się zasady jak przy wywłaszczeniu. Wówczas na wniosek właściciela odszkodowanie zostaje ustalone w formie postępowania administracyjnego poprzez wydanie decyzji. Gmina jest stroną takiego postępowania. Na etapie postępowania podziałowego pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa poinformował zainteresowanych, że za działki gruntów przejmowane pod drogi przysługuje właścicielom odszkodowania. W związku z tym państwo Pawlak zaproponowali kwotę 30 zł za 1 m kwadratowy gruntu, natomiast pan Wyszkiewicz kwotę 30 zł za 1 m kwadratowy gruntu. Z uwagi na brak środków w budżecie planowanych do wypłaty za przejęte drogi od prywatnych właścicieli, burmistrz nie wyraził zgody na przedstawione propozycje. Zaproponował cenę 20 zł za metr kwadratowy. Cena została zaakceptowana przez państwa Pawlak, czego wyrazem było sporządzenie protokołu uzgodnień. Protokół został przyjęty przez Helenę Franciszka Pawła bez uwag i podpisany. Bez zastrzeżeń państwo Pawlakowie przejęli wypłaconą w kasie urzędu kwotę odszkodowania w wysokości 17 800 zł. Natomiast z panem Piotrem Wyszkiewiczem uzgodniono, że wysokość odszkodowania zostanie rozliczona po ustaleniu wysokości opłaty adiacencji. Został także podpisany protokół uzgodnień zawierający cenę 20 zł za metr nieruchomości przejmowanej pod drogi gminy. Potem 14 475 zł stanowiącą różnicę między ustaloną wartością odszkodowania 32 120 zł, a opłatą adiacencką przekazaną na rzecz pana Wyszkiewicza na wskazany rachunek bankowy ustalony przez gminę. Wnoszący skargę po upływie roku do otrzymania odszkodowania wystąpili pismami do Urzędu Miasta Gostynia o dobrowolną zapłatę tytułem zrównania odszkodowania za przejęty grunt od drogi, wskazując cenę 60 zł za metr kwadratowy gruntu przez Helenę Franciszka Pawła oraz 45 zł za 1 metr kwadratowy gruntu przez pana Piotra Wyszkiewicza. Cena w takiej wysokości nie wynikała z wzajemnych ustaleń stron. Zainteresowanym udzielono odpowiedzi, że w wyniku ustaleń doszło do podpisania protokołów oraz do wypłaty odszkodowania i roszczenia w tej sprawie są bezpodstawne. W następstwie naszej odpowiedzi państwo Pawlak złożyli pozew do Sądu Rejonowego w Gostynie, twierdząc, że właściwa kwota odszkodowania to 60 zł.
Sąd Rejonowy Wydział Pierwszy Cywilny w Gostyniu 3 sierpnia 2012 roku odrzucił pozew państwa Pawła o zapłatę z tej racji, że sprawa jako zakończona na etapie administracyjnym nie kwalifikuje się do rozpoznania przez sąd powszechny. Również Sąd Okręgowy w Płocku 4 Wydział Cywilny odwoławczy w dniu 11 października 2012 roku oddalił zażalenie państwa Pawła na postanowienie Sądu Rejonowego jako niezasadne i niezasługujące na uwzględnienie. Ponadto sprawa wypłaty odszkodowania dla skarżących Heleny Franciszka Pawlak była przedmiotem postępowania sprawdzającego prowadzonego przez prokuraturę rejonową w Gostynie. Nie znaleziono podstaw do przedstawienia zarzutów pracownikom Urzędu Miasta ani burmistrzowi miasta Gostynia. Wobec powyższego ustalonych drodze obopólnych rokowań ceny uznać należy za prawnie skuteczne i nie ma podstaw do ich zwiększania. Podpisane protokoły są dowodem wyrażenia zgody zainteresowanych na kwotę zaproponowaną przez Urząd Miasta jako rekompensatę 1 m² powierzchni przeznaczonej pod drogą. Ponadto informuję, że w 2011 roku burmistrz ustalił jednakową cenę 20 zł za metr kwadratowy dla wszystkich gruntów przejmowanych pod drogi publiczne. Tak więc w przypadku ustalania odszkodowania dla państwa Heleny Franciszka Pawlar, jak i dla pana Piotra Wyszkiewicza została zastosowana taka sama cena gruntu, jak i dla pozostałych właścicieli z terenu miasta, którzy wystąpili z wnioskami o podział swoich nieruchomości. Państwo Pawle wnieśli skargę na ustalenie wysokości odszkodowania w dniu 18 września 2012 roku oraz ponowno w dniu 4 stycznia 2013. Skarga wniesiona do dnia 4 stycznia 2013 była przedmiotem omawiania na sesji Rady Miejskiej w Gostyninie w dniu 11 lutego. Na skutek wyjaśnień Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa udzielono skarżącym odpowiedzi w dniu 18 lutego 2013 roku pismem znak BR omawiającym 2013 o uznaniu wyjaśnień Wydziału za zasadne i brak usprawiedliwienia do odniesienia skargi. Wobec kolejnego wniesienia skargi w tej samej sprawie Rada Miejska w Gostyninie podjęła uchwałę w tej sprawie, podtrzymując wcześniejsze stanowisko. Może państwo coś ewentualnie? Mam takie pytanie, powrócę do pani burmistrz. Skoro pan burmistrz ustalił dla wszystkich gruntów jednakową cenę po 20 zł, to może pan nam przypomnieć kwestii sprawiedliwości społecznej, po ile wyszły grunty pod budowę małej obwodnicy, które pan burmistrz zamienił? Po ile tam wyszły za metr tamte grunty? Bo podejrzewam, że gdyby nie wyszła sprawa w ubiegłym roku co do zamiany działek, to by prawdopodobnie i ten protokół byłby ważny i ludzie by nie wnosili zastrzeżeń. Jaka jest różnica w wycenie tych gruntów i tych podbudowy autobusów? Przede wszystkim różnica państwowa kamera. Decyzja podjęta przez burmistrza była wynikiem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu Kolonia. I w związku z tym właśnie była podjęta taka, że tam na tym terenie dla zainteresowanych, dla przekazujących została podjęta taka. Ja nie wiem w ogóle, jaki to ma związek ze sprawą. Dwa wyroki sądu. Sąd rejonowy, sąd okręgowy i sprawa badana przez prokuraturę. Gdyby pan Pawlak czuł się niezadowolony, jest prawnikiem. Jest prawnikiem. Gdyby czuł się niezadowolony, nie podpisałby protokołu uzgodnień, nie przyjąłby tego odszkodowania. Takie czynności wykonał. Sąd obydwie skargi oddalił, więc jest wyrok sądu i rejonowego, i okręgowego. I sprawa badana przez prokuratora, pracownicy urzędu chodzili, składali wyjaśnienia i nie dopatrzono się żadnych uchybień, a skargi pana Franciszka Pawlaka zostały oddalone. Pani przewodnicząca, ja prosiłem, żeby pani burmistrz podała cenę metra kwadratowego w 2008 roku, za 2008 rok, jaka była cena metra kwadratowego gruntu pod obwodnicę, którą pan burmistrz Sikorski zamienił. Proszę pana,
pana, ja nie mam komputera w głowie i nie jestem w stanie zapamiętać wszystkich takich informacji, a poza tym absolutnie uważam, że te dwie sprawy nie mają związku. Jeszcze chciałam powiedzieć, że przecież gdyby strona była niezadowolona, nie podpisałaby protokołu uzgodnień. I myślę, że wyrok sądu coś znaczy. Mogę jeszcze słowo, już nie powiem do rozumienia, ale podejrzewam, że gdyby pan Pawlak i pozostali, którzy wnoszą roszczenie, wiedzieli o sytuacji, jaka nastąpiła w 2008 roku, to prawdopodobnie, tak można domniemać, takiego protokołu by nie podpisali. Jeszcze powiem jedno zdanie. I nie można się powoływać na rozstrzygnięcie sądu, gdyż są to sprawy zupełnie różne. Ludzie się czują pokrzywdzeni i mają do tego prawo. Natomiast mieszkańcy i my też mamy prawo wiedzieć, w jakiej cenie zostały te działki wycenione, jedne i drugie. Bo tu informacja jest, że zostały na jednakową ustalone w 2017 roku, dla wszystkich grup. No. A pan radny bardzo zabiegał również o pomoc panu Franciszkowi, Pawlakowi w sprawie rozłożenia opłaty adiacenckiej na raty. I chcę powiedzieć, że taką pomoc pan Pawlak również od urzędu otrzymał, ponieważ no, była taka prawna możliwość. Co ma jedno z więc, a no właśnie, co ma jedno z drugim? Sam pan sobie odpowiedział na pytanie. Jaka była cena metra kwadratowego? Ale może trzymajmy się. A w 2011 to ceny były jeszcze wyższe, tak? Nie, właśnie pan ceny budynków bardzo spadły. Średnio możemy wyciągnąć. Ceny bardzo spadły, o czym mówią operaty, które na terenie miasta były wykonywane. No jest napisane w 2011 takie zarządzenie zostało wydane, taka jedna kwota przydzielona dla wszystkich i tu mówię, tu nie ma co wracać już w tej chwili do lat wcześniejszych, bo byśmy musieli jeszcze pewnie wiele innych rozpatrywać też sytuacji, no daj już. Poza tym, że jeszcze jeśli mogę, chcę powiedzieć, że pan Pawlak jest prawnikiem, był pracownikiem urzędu tutaj i doskonale zna przepisy i wie o znaczy wiadome mu są w ogóle procedury przy postępowaniu w takich sprawach. No słowo, proszę Państwa, jeżeli ja zamawiam obiad i otrzymuję taki, jak zamówiłem, jestem z tego zadowolony i płacę, a za rok boli mnie żołądek, no to przepraszam. Bakterie, zgodził się? Mógł się nie zgodzić i nie brać pieniędzy. Trudno. Jest prawnikiem, chyba stan prawny powinien wiedzieć, jak to wygląda. Można rozsić pretensje. Przed podpisaniem i przed wypłatą pieniędzy. Musimy ten problem rozwiązać dzisiaj, bo... Muszę jeszcze to powiedzieć, może pan przewodniczący. Gdyby protokół z sesji, kiedy była podjęta uchwała o zamianie gruntów, składał się w roku 2008, a nie w roku 2012, o czym informuje prokuratura, to prawdopodobnie nie tylko pan Pawlak i pan Wyszkiewicz by dochodzili, ale pewno i inni. Czyli zamiana gruntów dla siebie była wygodna i zatajono protokoły i pokazano na BIP-ie do 2012 roku. A dlaczego się pytam? Bo ludzie by podnieśli larum. Dlaczego tamte grunty były wysunione na taką kwotę, a te były wysunione na taką kwotę? Ale panie radny, to nie można tak mówić, bo tak trzeba mówić, trzeba mówić prawdę. Ale zaczyna znowu bić w to, co prokuratura przesłuchiwała nas, czy policja w sprawie właśnie takich zarzutów skierowanych pod adresem rady poprzedniej kadencji, że sprywatyzowaliśmy dokumenty. Ja tego nie powiedziałem. No, ale to tak pan mówi, że każdy pod siebie to robił. Była sesja się odbyła, byli radni, było wyjaśnione, była informacja przekazana przez pracownika urzędu, radni podnieśli na tym rękę, no przepraszam, ja się piersi bieli i nie widzę tutaj siebie winnej.
A ktoś mnie potem ciąga po urzędach prokuratury i ja mam teraz co? Też do tego się odnosi? Dzisiaj mamy sprawę pana Pawlaka z 2011 roku, a nie z 2008. Skończmy wreszcie to, bo my zaczynamy się tutaj, widzę, że jedno przeciwko drugiemu robić. Janne. To nie jest chyba... bo tak, no bo akurat ja nie miałam żadnego interesu z gruntami. I co? I podniosłam rękę za to, żeby właśnie taką... Ktoś wycenił w 2008 roku grunty, taka cena była. Ktoś wycenił w 2000 roku, kiedy były panu Pawlakowi sprzedawane, zaproponowane, nie przystąpił pan Pawlak do takiej, urząd zaproponował inną cenę i pan Pawlak przystał, podpisał protokół i wszystko jest jasne. Proszę mi nie wmawiać rzeczy, o których ja nie mówię. Ja tylko się powołuję na protokół, nie na protokół, na postanowienie o umorzeniu postępowania, którym jest napisane wyraźnie, że protokół sesji nadzwyczajnej 16 kwietnia został zatwierdzony na sesji Rady Miasta z dnia 29 sierpnia, na której obecni byli wszyscy radni. Zatwierdziliśmy. Zaś umieszczony w biuletynie informacji publicznej prowadzonej w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Augustynie w dniu 14 marca 2012 roku. Ale co ma to do rzeczy? To ma to do rzeczy, że nie została ujawniona sprawa zamiany działek. Ale ja powołam sesję nadzwyczajną w innym temacie, nie w temacie działek z 2012 roku, a nie w sprawie protokołu. Nie, nie może być tak, że będziemy wiązać sprawy sprzed 20 lat, z początku kadencji może wtedy zaczynamy. Na pewno, że tak może nie być, jeżeli dotyczy burmistrza, to musimy być cicho i cicho się... Nie musimy. Tylko w tej chwili nie dotyczy to akurat roku 2008 i protokołu. Jeżeli jest umorzona sprawa, to znaczy, że nie ma tematu, tak? Nie było podstaw do tego, żeby skazać kogoś. I nawet mnie, która podpisała uchwałę. Pan radny. Ja mam do panu prawie pytanie. Czy musimy się tym tematem zajmować? Umowy, ugody, jeżeli mamy tutaj, nie mamy do czynienia z wadą oświadczenia woli, a ja tutaj wadę oświadczenia woli nie widzę. Wszyscy, którzy złożyli podpisy, byli niedotknięci chorobą, umysłową, błędem, ani inną sytuacją, więc w tym momencie nie uchyli się, oświadczenie zostało podpisane, skutecznie zostały złożone oświadczenia woli. Natomiast możemy tutaj dywagować, tak, czy z okoliczności, które były później, mogły teraz wpłynąć na świadomość. A ja mam do pani pytań, czy my musimy to dzisiaj się tym zajmować? Dlaczego to jest programy sesji? Skarga. Została wpłynęła skarga do rady. Została skarga do rady. To wszystko się odbywało poza nami. Więc, nie, to jest tak, że skarga oficjalnie wpłynęła, ktoś musi ją rozpoznać, tak? I ta prawa przewiduje tutaj stosowne przepisy, jaka jest hierarchia rozpoznawania skarg na organy konkretnego stosowania. Cześć, otrzymuję twoje stanowisko z sesji 11.02.2013. Głosowaliśmy, że sprawa jest zakończona. No tak, to wtedy porozumienie nie było skargi. Wypłata odbywa się ode mnie. Dzisiaj jest skarga. Zadam szansę. Powstał. Gdzie jeszcze ktoś z państwa ma uwagę? Jeżeli nie ma, jest projekt uchwały, którą państwo mogą głosować w wysłuchaniu, nie? Uchwała Rady Miejskiej w Gostyni z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Heleny Franciszka Pawła oraz pana Piotra Mieszkiewicza na działalność burmistrza miasta Gostynia w postaci ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne w rażącym skrócenie. Podstawa prawna Rada Miejska w Gostyni uchwala co następuje. Paragraf 1. Wniósł z rejestru skargi państwa Heleny i Franciszka Pawła oraz pana Piotra Mieszkiewicza na działalność burmistrza miasta Gostynia w postaci ustalenia odszkodowania za działki przejęte pod drogi publiczne w rażącej niskiej cenie. Kto z państwa radnych jest za nieuwzględnieniem tej skargi? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
ogłaszam, że za nieuwzględnieniem skargi głosowało... Oj. Zagłosowało 9 osób, głosów przeciwnych 3, wstrzymujących się nie było. Paragraf 2. Wykonanie uchwały prezesie przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyni. Paragraf 3. Podjęcie. 4. 4. Proszę Państwa, jeszcze raz. Kto z Państwa jest za uwzględnieniem? Nie bacz. Za nieuwzględnieniem skargi, tak jest zapisane jeszcze w uchwale, nie? 8 za, 4 przeciw, wstrzymujących się nie było. Skarga została nieuwzględniona. 4. Jakie sprawy różne Państwo mają? Dziękuję. Nie ma, zamykam obrady 35 sesji nadzwyczajnej.